Drzemy różony. Pan powiedział, że jutro mi witamin brakowało, to sam raz będzie. Kurwa, nie wiem, czy dojdzie. Wywięło firanę. Gdzie? No za chwilę będzie pływać, nie? A tu? Trzeba wszystko. Halo, dzień dobry. Nasz ostatni dzień w Czarnogórze, pełny dzień. Z rana pojechaliśmy do baru na nasz ulubiony targ, naszego ulubionego pana sprzedawcy, naszej ulubionej pani sprzedawczyni od Oliwy. I mogliście zobaczyć, jaka burza nas po prostu złapała po drodze. No, czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Powalone drzewa, rzeka płynęła normalnie drogą, ulicą. Ludzie uciekali z plaży. No takie były podmuchy wiatru, że ja aż się bałam, że nam po prostu wywróci samochód. Także no śmiechu nie było. Zimno, wiatr, no doszło do 16 stopni. I wiecie, w ogóle prądu nie mieliśmy przez chwilę. No i można powiedzieć, że taka godzinka później wygląda to tak, że temperatura już sięga 30 stopni. Temperatura sięga 30 stopni, robi się bardzo, bardzo duszno i bardzo wilgotno, wszystko po prostu paruje. Więc wilgoć jest w tym momencie niesamowita. No dzisiaj jest dzień takiego chillowania, każdy robi co chce, każdy sobie jeszcze odpoczywa. To jest taki, przez tą burzę zrobiło się tak bardzo, bardzo sennie, więc zrobiliśmy takie małe zakupy na tymże targu. Później jeszcze byliśmy na klamotach, kto wie, ten wie. Klamoty w barze. No i pomalutku już się pakuję, pomalutku po prostu gdzieś tam zbieram te rzeczy, bo muszę wam powiedzieć, że takiego pierdolnika jak teraz na tym wyjeździe to jeszcze nie mieliśmy w pokoju. Wszystko porzucane. To wszystko dlatego, że nie mamy szafy tutaj, po prostu wszędzie porozkładane. Mamy dodatkowe łóżko, na tym dodatkowym łóżku jest po prostu w każdym jednym kącie, gdzie można coś położyć, jest położone właściwie, więc ja tak pomału wszystko zbieram, pomału wszystko po prostu łączę w pary. Dodatkowo jeszcze muszę nas spakować na drogę powrotną z bagażem podręcznym.
jem, no i zbieram te wszystkie rzeczy, co jeszcze do wyschnięcia, jeszcze wyschnie w tym słoneczku, więc bardzo fajnie. No jutro rano wyjeżdżamy, więc dzisiaj jest taki dzień jak zwykle relaksu i chillu. Synuś wstał właśnie z drzemki popołudniowej. Ostatnia posiadówka. Dzień dobry. To już jest koniec. Siadamy do busu i odjeżdżamy. Nasz domek. To ten. Ten. Okej, odpalamy naszą krótką halówę. Jedziemy. Siadanko zjedzone, wszystko spakowane, zabrane z pokoju. Pan powiedział, że jutro mi witamin brakowało, to sam raz będzie. A, czyli my jutro po łyżeczce, rozumiem, po łyżeczce? Tak. I pokaż. Nowym zapintan. Tak. Witaminy C ponoć ma dużo. Thank you.
Kurwa, to pasuje. Ale stary, zaraz oczy wylecą, już to widzę. Tak moje świeczki liczy na to. Jeszcze powinien mieć takie liczy. Proszę. Dziękuję ci, kochani. W Bośni jesteśmy po obiadu, kolacji, przekroczyliśmy granicę. Restauracja Lovas, dokładnie, już wyglądam jak wyglądam, dokładnie ta sama, którą odwiedziliśmy w drodze do. Na jedzonku było jak zwykle pyszne, posiedzieliśmy, zrelaksowaliśmy się, pośmialiśmy przy okazji. Lecimy na miejsce odpoczynku. Mój Boże. Rakija jabłkowa, tak? Jest. O. To po wąchę jak pachnie. Kto jeszcze nie zapłacił? Kto jeszcze nie zapłacił? Tak wygląda praca w żydowskim banku. Przychodzą. To się rozkręci? Nie. Za chwilę będzie drop. Czekaj. No to wrócisz do filmu. Antoine. Jadę, ale... No to jeszcze jedno. Wiesz, jaki jest problem? Proszę bardzo. Coś tu wali. Fajka. 26 ustawiamy.